Biegać każdy może, lecz nie każdy jest w stanie przebiec tyle, co oni. Jeden. Wystartowali pierwszy jesienny. Za nami pierwsza jesienna edycja ultramaratonu Warneland-Łańsk. W gminie Stawiguda, wśród przepięknych warmińskich terenów, zawodnicy mieli do przebycia 53 kilometry. Skąd pomysł? No pomysł z pasji biegania, tak? Sam jestem biegaczem, więc biegam takie dystanse, no i stwierdziłem, że nie ma u nas tutaj takich biegów, no i warto byłoby coś takiego tutaj u nas zrobić. Pasja do sportu to nie jedyna motywacja. Bieg ma również na celu pomoc Fundacji Przyszłość dla Dzieci z Olsztyna. Przy wszystkich naszych imprezach działamy z fundacją. Na wiosnę jakby jest to ta pomoc rozszerzona, bo jeszcze robimy skarbonki dla biegaczy. Biegacze mogą na swoich skarbonkach zbierać pieniądze bezpośrednio na rzecz fundacji. Przy tej edycji skupiliśmy się na tym, żeby zbliżają się święta, więc zbieramy datki, produkty żywnościowe, żeby mogły po prostu zrobić z tego paczki. Tegoroczna edycja biegu cieszyła się sporym zainteresowaniem. Do Łańska przyjechali sportowcy z całej Polski. To jest właśnie dla mnie niezwykle istotne. Niezwykle istotne z punktu widzenia oczywiście promocji regionu, ale również z punktu widzenia mieszkańców. Kształtujemy, pokazujemy poprawne, właściwe postawy, ale właśnie też i promujemy gminę na terenie całego kraju. To jest kolejna impreza u nas w Stawigudzie, która jest ogólnopolską imprezą. Mamy już kilka, będziemy się starać na pewno o więcej. Ultramaratonowi towarzyszyła zdrowa rywalizacja oraz przepiękna pogoda, dzięki której uczestnicy mogli w pełni cieszyć się wspaniałymi widokami. Piękne okoliczności, no Łański i tutaj te lasy, rezerwat warmiński jest przepiękny. W ultramaratonie Warneland Łańsk nie chodzi o zwycięstwo, lecz o dobrą zabawę i pomoc dzieciom. Właśnie marzyłem o takim biegu, coś innego, bo często biegam jakieś tam maratony, jakieś półmaratony, asfalt, ulice. Ale lubię właśnie wypuścić się w takie ultra. Po prostu ja czuję się podczas biegu wolność, ja czuję się wolnym człowiekiem. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv